Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tak jak w latach poprzednich, rozpoczynamy cykl lotów zimowych na wspólnym głębniku w Kosakowie. Tak. Wprawdzie zimowe one się nazywają tylko tak z definicji, bo jeżeli widzimy tutaj scenerię, proszę zobaczyć, znaczy mieliśmy, tu śniegu nie ma nic, nie? Mieliśmy zacząć te loty, no miał być jutro pierwszy lot, ale to ze względu na pogodę po prostu... Cały czas są mgły tu. Cały czas są mgły, deszcz pada, po prostu będziemy czekać, aż troszeczkę będzie słońca, mrozu. Podejrzewam, że zaczniemy troszeczkę później niż inne lata, no ten rok jest, no mówię, pod tym względem taki specyficzny. Co do lotów zimowych, zostało ich tam głębi 68 sztuk. 68 sztuk, ileś głębi jest aktywowanych. Tylko jeszcze powiedzmy tak, bo to 68, ale plus minus 1, jak będziemy teraz tak, koszować, bo to dochodzą i odchodzą tam. Doszło, może czegoś nie ma już, bo były gołębie puszczane. Były puszczane już ładnych kilka dni, troszeczkę jaszcząb tutaj też swoje zrobił, czyli na pewno tam troszeczkę będą pewne modyfikacje, ale mówię, większość gołębi jest, na pewno się wszystko zgadza, czyli gołębie są opisane, tam gdzie jest WG, te gołębie są do aktywacji, jeżeli ktoś chce się z nami bawić, można zadzwonić, to takiego gołębia aktywujemy jeszcze przed, żeby to było przed tymi lotami takimi konkursowymi, bo pierwsze dwa loty zrobimy bez klasyfikacji jeszcze, po prostu tak je puszczy i puścimy, a reszta będzie już do klasyfikacji ASA od drugiego lotu. Czyli tych lotów planujemy ile? Krzysiek, wszystko zależy wtedy. No ja wiem, także od wielkości zawsze. Chciałbym zrobić ich co najmniej 6, 7. Tak jak w latach poprzednich. No to kiedyś robiliśmy nawet do 10. Jeszcze czasówkę. Czasówki robiliśmy, no ale to pogoda pozwalała, w tym roku jest tak jak jest. Czyli zapraszam do aktywacji, jeżeli ktoś tam będzie chciał aktywować. Jest ich koszt troszeczkę... aktywacji, powiedzmy, jaki jest? 150 zł. 150 zł. To jest 150 zł do samych nagród, bo on po prostu zostaje naszą własnością później na WG i go sprzedajemy dalej do. Po sezonie. Tutaj te część gołębi, od razu powiedzmy, część gołębi, które są z dopisem WG, one tutaj zostały z tego też powodu, że nie, po prostu nie było, hodowca nie dosłał rodowodów, tak, na przykład, a jeżeli ktoś się zdecyduje... Które po prostu nie miały rodowodów. Dlatego ich nie mogliśmy wcześniej wystawić na aukcjach, nie? Nie były na aukcji, część gołębi jest kupionych i pozostawionych. Pozostawionych. Czyli tam ci hodowcy też jeszcze muszą dosłać tą aktywację, no i się zaczniemy bawić. No, lista jest aktualna. Myślę lada dzień. Się będziemy bawić. Lista jest aktualna, można ją sobie tam przeglądać, tak, na stronie u nas, tam też zrobimy taki specjalny odnośnik, baner, żeby można było łatwo wejść. No i zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tym, no nic nie mamy ciekawszego do roboty akurat. Znaczy wiadomo, się rozpłodem możemy zajmować, możemy się zajmować studiowaniem wyników, będzie okres wystaw, ale jeszcze będziemy mieli możliwość... Prasy przy gołębiach się zaraz zacznie, no. Ale no mówię, jeżeli kogoś mówi, interesuje ta zabawa zimowa, jak najbardziej zapraszamy. My się trochę pobawimy gdzieś do, myślę, końca lutego, później gołębie wystawiamy na aukcję. Popatrzmy właśnie, bo już jutro miał być ten pierwszy lot, tak planowaliśmy, ale niestety pogoda jest straszna. Pogoda jest fatalna, cały czas to mży, pada, jest strasznie wilgotno. Mówię, to tylko trzeba teraz bać o zdrowie, żeby tam nic z tymi gołębiami się nie stało. Dobrze, dziękujemy, zapraszamy do rywalizacji, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot. Do usłyszenia.